Pędraki i nicienie to szkodniki, które często atakują trawniki i korzenie, zwłaszcza młodych roślin w naszych ogrodach. Pędraki są larwami chrząszczy z rodziny żukowatych, np. chrabąszcza majowego. Podgryzają korzenie i bulwy oraz żerują wewnątrz nich. Istotną grupą szkodników glebowych są również nicienie, które wysysając z korzeni soki komórkowe, osłabiają rośliny, a także przenoszą choroby wirusowe. Po czym poznać obecność pędraków i nicieni w trawniku? Trawnik żółknie, więdnie i zasycha. Darń można łatwo oddzielić od gleby. W okresie suszy może nastąpić placowe zamieranie traw. W tym odcinku pokażemy, jak ograniczyć objawy żerowania pędraków i nicieni za pomocą preparatu Biomass Sugar. Biomass Sugar jest środkiem poprawiającym właściwości gleby zakwalifikowanym do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Preparat wytwarzany jest na bazie ekstraktów z trzciny cukrowej. Stwarza warunki do naturalnej eliminacji szkodników glebowych, to jest pędraków i nicieni. Szczególnie polecany jest do pielęgnacji roślin ozdobnych i trawników. Ogromną zaletą Biomass Sugar jest efekt regeneracji trawnika poprzez rozrost systemu korzeniowego. Częste stosowanie środka wzmacnia uprawy i chroni je przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych i chorobami. Jak używać preparatu Biomass Sugar? Aby poprawić właściwości gleby oraz ograniczyć uszkodzenia spowodowane przez pędraki na trawniku, należy rozcieńczyć od 200 do 400 ml preparatu Biomass w 4 do 8 litrach wody. Uzyskany roztwór przeznaczony jest na trawnik o powierzchni 50 m2. Preparat można rozprowadzić za pomocą opryskiwacza, konewki lub systemu nawadniającego. Środek stosujemy zawsze na wilgotną powierzchnię, najlepiej w dzień deszczowy. Zabieg taki można powtarzać co 2 tygodnie. Po każdym z nich należy obficie podlać trawnik. Dzięki temu biomas wyniknie w głąb ziemi na 10 do 15 cm. Zwykle w sezonie wystarczają 2 do 4 zabiegów. Preparat można także stosować zapobiegawczo, gdy zależy nam na utrzymaniu pięknej i zdrowej darni. Preparat został przetestowany na wielu polach golfowych w Polsce i w innych krajach Europy.